O, hej, cześć, siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Raft. Ostatnio zauważyłem w komentarzach, że pisaliście, że źle buduję te siatki. No i właśnie też to zauważyłem, tylko dopiero podczas montażu, bo itemy lecą cały czas jakby z tej strony i z tej strony. A ja budowałem siatki w ten sposób, jedną koło drugiej. I to był największy błąd, bo to nic nie pomaga, bo te siatki łapią nieograniczoną liczbę itemów. No i straciliśmy trochę materiału, ale już to poprawiłem. Poprawiłem to poza odcinkiem, żeby was tutaj nie zamulać. I również zauważyłem podczas tej gry, że brakuje tutaj strasznie tej trawy właśnie, tej trawy do robienia liny. Z tego tworzymy linę. Linę, której używamy chyba do wszystkiego tutaj w tej grze, bo nie ma rzeczy, nie wiem, z której się nie używa liny. Fundament używamy liny. O, na podłogę nie używamy liny. Podłoga jest potrzebna, żeby budować na piętrze. I mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się to zmontować. Dobra, kładziemy tutaj fundamenty. Ja to nazywam fundament. Nie wiem, jak wy na to mówicie. W miarę tych siatek tutaj trochę już położyłem, więc więcej nam nie będzie potrzebnych. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dzisiaj zrobimy sobie piętro i spróbujemy podsadzić jakieś coś. Więc dobra, wchodzimy tutaj. Krok plot, place to plant your seed. Tutaj sobie możemy w tym czymś zasadzić. O, mamy trochę tej trawy. W tym czymś możemy sobie zasadzić ziemniaki na przykład, nie? Na przykład takie ziemniory. O, ty cwylarzu najgorszy. God damn it! Prysnął mi. Prysnął mi cwylarz najgorszy. Myślałem, że już go przewrócę. Ale jeszcze mu się udało, jeszcze mu się powarciło. W tym małym właśnie możemy sadzić ziemniaki, tutaj możemy sadzić drzewa. Więc tak, ładujemy sobie. Co jest? A, liny mi brakuje, dobra, to czekamy. Dwie z drzewem. O, w dupę, jakie to jest duże. Więc sobie nie załaduję, dobra, kładę tutaj szybko fundament, zrobimy coś takiego. I teraz na to położę. Pyk. Dobra, gdzie są nasiona? Tutaj. Plant seed. Tylko jedno możemy dać. No i tutaj nam powinna wyrosnąć palemka. I z tej palmy właśnie będziemy mieli między innymi drzewo i będziemy mieli kokosy i również będziemy mieli tą trawkę właśnie, te liście, z których o, jest beczka. Fajnie, że te beczki też się łapią w te siatki. Wszystko będziemy mieli właśnie z tego drzewa. Dobra, jedno jest, więc wchodzimy tutaj. Kraftujemy linki oczywiście. Gdzie bym to drugie mógł postawić? Pasuje tutaj przebudować jeszcze dwa takie. I zrobimy sobie tutaj taką jakby farmę tego, dobra. Więc młotek, jeden fundamencik, drugi fundamencik. No i oczywiście brakuje nam lin standardowo. Ale to za chwilę ogarnę, dobra. Tutaj mamy jakąś trawę, tu mamy jakąś trawkę. Tutaj też mamy jakąś trawkę, więc sobie to podnosimy. Trawkę kappa. To sobie podnosimy. Trik, robimy linę. Robimy sobie kolejny tri. Co? Fakt, aż cztery liny idzie na to. Mam trzy na razie, dobra, no to jeszcze musimy chwilę poczekać. O, tu jest jakaś trawa. Dawaj to, ziomeczku. Za chwilę to muszę zabudować, żeby mi tu rekin nie wjechał na dzielnicę i nie zrobił z tym porządku, bo nie będzie za dobrze. Bo już powoli zaczyna brakować tych rzeczy, jak mówiłem, w późniejszej fazie gry coraz mniej tego leci. Ja już to w miarę zauważam. Dobra, więc montujemy tutaj drugie coś do drzew. Siekierę mamy jak coś, więc się nie ma co cykać. Jak tu z jedzeniem stoimy? Średnio 2 na 10, więc dobra, szybko pijemy tą wodę, bo wody trzeba się napić. Oczywiście człowiek nie wielbłąd. Teraz dajemy to tu i połowimy sobie jakiegoś karpia. Nie ma różnicy. O, dwie beczki płyną. Bogactwo! Nie ma różnicy, w którym miejscu zarzucimy wędkę, zawsze złowimy tą rybę. Tylko jak ten właśnie spławik poleci do dołu. Jedną rybę mamy, a jak od razu wyciągnę, to nic nie ma, dobra. Jedną rybę mamy. Więc jeszcze z jedną. O, ile beczek, elegancko. Więc za chwilę sobie trochę tutaj ruszymy. Kolejną rybę mamy, więc kuk, kuk. Kuk, kuk. To jest tu, to tu. Dawaj tą beczkę, cwelarze najgorszy. Tą beczkę też sobie wezmę. Tutaj pyk, pyk. No, z takim zestawem itemów to można już szaleć. Ziemniory sobie posadzę tutaj, ale to właśnie zrobię z ziemniakami z drugiej.
Chociaż tutaj może by walnął. Tu byśmy mieli drzewka, tu byśmy mieli... tu byśmy mieli ziemniory. I wszystko by było w miarę w jednym miejscu. Dobra, więc tutaj to sobie zbieramy. Ryby się nam smażą, napici jesteśmy. Rekin nas nie atakuje. Tutaj mamy deski. Dobra, są ziemniaczki, więc lina oczywiście. Gdzie są liny? Lina zrobiona. Teraz dajemy tutaj to. Raz, dwa. W sumie dwa na początku starczy. Młotek gdzieś nam tutaj uciekł, to na razie za to dam. O, już nam rosną kokosiki, widzicie? Na razie to zrobimy tak. O, fuck, to i nawet cztery te takie mogę postawić. Myślałem, że mi sfelerz najgorsza atakuje, a to fala tylko. Tylko czekaj, ja się sadzi ziemniaki, ziemniora dam. Właśnie, ziemniaki musimy sadzić ziemniakiem. A drzewa sadzimy tymi nasionkami. Dobra, dwa drzewa na razie chyba starczy. Ta palma, ciekawe czy ona dużo rośnie. Rośnie jeszcze? Jeszcze rośnie, jakbym ją palnął tak z siekiery tak na szybko. Ciekawe co się wydarzy. Pyk. Nic się nie dzieje jeszcze, widzicie, ta palma musi... O, kokosy są. Wiecie? Nie! Fuck this shit, jaki jestem głupi. Myślałem, że to się drzewo ścina, nie. Jaki fail, dobra, straciliśmy kolejne itemy. No ale dobra, never mind, człowiek się uczy na błędach, więc za chwilę to nadrobimy. Więc ludzie, już wiecie czego nie można robić, jak się pokaże... To sobie odnowimy. Jak się pokaże właśnie ten dookoła siekiery... Takie coś, jakby... Co by było przed chwilą, taki pasek, takie kółko co się ładuje. To wiedzcie, żeby do końca... Wtedy nie trzymać. Dobra, ale już wszystko naprawione. Chwilę dłużej poczekamy na drzewo. Sadźcie czereśniaką. Chwilę dłużej poczekamy na drzewo. Aż nam urośnie i będziemy mogli to później sobie ściąć. Pyk, pyk. Tu już możemy zabudować. No i co? I pasuje tutaj trochę to rozbudować, więc skoczymy sobie na piętro. I na jednym piętrze zrobimy sobie taką miejscówkę, gdzie będziemy mieli posadzone ziemniaki na całej długości. A na drugim piętrze... Harvest? Już mogę to... Zebrać? O, mogę, ziemniaki nam urosły. No całkiem spoko, mam 6 ziemniaków. Więc pstryk. O, 3 ziemniaki mogę do jednego tego wsadzić. No nawet nieźle. Na jednym piętrze zrobimy sobie jakby... miejscówę z drzewami, samymi z tymi kokosami. A na drugim zrobimy sobie piętrze... ziemniaki, a później będziemy kombinować, co by tutaj ciekawego jeszcze... pomontować i liczę oczywiście ludzie na wasze pomysły, które mi wysyłacie w komentarzach. Widzę, że pod ostatnim filmem w miarę aktywność była spoko i dzięki wam dostałem parę właśnie informacji, co robię źle i co powinienem robić, za co wam bardzo dziękuję. Dobra, łapiemy sobie chwilę karpiki, bo mamy czas. Obiecałem wam, że pozbieram jakieś itemy tutaj, ale w sumie trochę pozbierałem, trochę pobudowałem tutaj. I nie ma co tego robić poza odcinkami w sumie, bo to się szybko robi i to trzeba cały czas tutaj robić, więc zbędnie ucieka nam czas seryjki. Zrobimy sobie największą bazę chyba na całym YouTubie. Nie najwyższą, jak to robią niektórzy, bo nie wiem po co jest tworzyć wieżę do nieba, która nam no w sumie nic nie daje, nawet nie widzimy już wody w niej. Ale są też tacy agenci, ników nie będę mówił, więc bez sensu. A ja sobie zmontuję właśnie coś takiego, jak tu robię. Jedna ryba tutaj, druga ryba tutaj. Chyba, żebyście chcieli takie wieżyczki zobaczyć, no ale jak dla mnie to jest w sumie bez sensu. Fill water, drink cable. To sobie dam tutaj. To sobie dam tutaj. Ta palma jeszcze rośnie, czy nie? Dobra, próbujemy. Kolejne cięcie. Chyba rośnie. Rośnie, dobra. O, patrzcie ile tego nam napłynęło, więc sobie to zbieramy. Poza tym chyba już więcej nie leci, więc na razie tych siatek nam starczy.
Jak zacznie się to przesuwać, to wtedy będziemy myśleć nad kolejną rozbudową tego. Bo właśnie, z tego co też wyczytałem na internecie, ta tratwa nasza. O, podpływa cwel. Montuj go ci moich ziemniaków, czepił cwelarz. Wypaduwa śmietniku jeden, gdzie on popłynął? Tutaj nie widać go? Czy go trafiło? Nie wiem. Wiem, że go trzeba bić, jak go zabijemy. Już wtedy, ile razy go uderzymy, tyle dostaniemy tego mięsa. To sobie wezmę. Tutaj sobie damy. To sobie możemy przamać. Nie, pływa cały czas. Dobra. Jeszcze go tutaj nie trafiło. To biorę. Tu jest nasza beczułka. W tej, raczej skrzyneczkę. W tej skrzynce mamy metal. W tej skrzynce mamy drewno. Teraz dajemy tutaj to. No i tworzymy liny. Jest w sumie chyba najważniejsze. Najwięcej tego nam trzeba. Ta palma nam na pewno już urosła. Więc tak, to żelazo dajemy sobie tutaj, to żelazo dajemy tutaj. O, właśnie. I widzicie, dostajemy. O! Kokos poleciał. Fuck! A nie, mamy go, dobra, udało się go złapać. Kokonat! Widzicie, te kokosy trzeba łapać jak lecą, więc na to też patrzcie. No i elegancko. Jedno drzewko zmontowane, więc z automatu. Nasionko. Plancyt. Nasiona dostajemy, dostajemy kokosy. W sumie nasiona chyba lecą z kokosa, jak zjemy, tak? Właśnie. I kokos nam daje życie i. Życie. I picie, nie? Znaczy życie, jedzenie i picie. Co jest również łączone z tym, że dostajemy hapsy. Ziemniaki, ziemniory trzeba posadzić. Pyk, pyk. Dostajemy chyba podwójnie, nie? Razy dwa, jak posadzimy na przykład trzy ziemniaki, to dostaniemy później sześć za to. Dobra, odkładamy sobie to, co nam jest zbędne. To, co nam jest zbędne, to musimy wziąć. Rope. I dalej robimy te liny. Robimy liny. To mamy, to mamy. Dobra, teraz kładziemy sobie fundamenciki, żeby trochę to zabezpieczyć, chociaż tak. Chociaż tak na raz. A później będziemy myśleć nad dalszą zabudową tego wszystkiego. Tam jest ta nasza palma cała, więc tutaj musimy zrobić coś takiego, żeby to wyrównać i to w miarę. A tu jest podwójne już wszędzie. Dobra, dajmy coś takiego. Coś ziemniory posadzić. A tutaj zaczniemy budować już schody. Schody, dzięki którym będziemy mogli na piętrze coś pokombinować. Daj. Uuu, ile desek poleciało. No nieźle. Chyba gimbus zajechał pod szkołę kappa. Never mind. I właśnie taka beczka do nas przyleciała. Podnosimy. Podnosimy sobie to. Utrawkę. Teraz dajemy to. Tego nam nie trzeba. Dajemy to coś. I stairs. O, w dupę, jakie te schody są duże. Ale wiem, że można zrobić coś takiego. I sobie coś takiego będziemy tutaj robić. Tylko tak. Zrobię gdzieś tutaj, bo mamy podwójne. Damy sobie tutaj schody na górę, żebyśmy mieli widok na wszystko. I jak jesteśmy na górze, więc teraz potrzebujemy deski. Pyk, 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 pyk. Mamy deseczki i dajemy stairs i podłoga. Halo. Jak tą podłogę położyć? Wiem, że się nie daje fundamentów, tylko. A, filar musimy jeszcze postawić. Dobra, więc załaduję tutaj filar. W tym momencie my właśnie mamy możliwość położenia podłogi, więc zrobimy sobie tak. Aha, w tą stronę mogę, w tamtą stronę już. No nie bardzo. Więc tutaj potrzebujemy kolejnego filaru.
I dajemy teraz to. Trochę słabo te filary tutaj wyglądają. Pasuje tutaj nam kolejny filar załadować. A jeden filar to jest jedna kratka. No, trochę mi się to nie podoba. Powinni to twórcy poprawić. Ale dobra, nie ma co narzekać. Jest to dopiero projekt alfa, więc nie ma co też za bardzo narzekać. To jest tutaj, tak? Zrobimy sobie tak. Szkoda, że nie ma jeszcze motywu czy czegoś takiego jak sen, czy coś. Byśmy sobie taki pokoik tutaj walnęli. I to by w miarę chyba. Aha, przejść tu nie mogę. No właśnie. Wiedziałem, że coś takiego może być, więc to musimy usunąć. I pasuje postawić tutaj, nie? Żebyśmy mogli przechodzić. No duże to przejście musi być, nie ma co. Nasz gość, czy to typiarka, jest w miarę bydlak. Więc musi być też bydlak przejście. No i co, ludzie? Ścinamy kolejną palemkę, bo nam tutaj wyrosła. I robimy na górze chyba sadzik, nie? Łapać kokosy. Jest jeden koko. Drugi, trzeci. Tak się tak trochę zająkałem, bo te kokosy nie jest tak wcale łatwo złapać. Bo one w randomowych momentach lecą. Ta palma jeszcze rośnie, więc zbieramy tutaj pyry. Pstryk, pstryk. Montaż tutaj. Pyk, pyk. Dobra. Piętro zrobiliśmy. Drzewa posadziliśmy. Troszeczkę tutaj sobie. Już miejsca nie mam. Nie, nam ucieka tutaj beczka. Jeszcze szybko zrobię sobie skrzynkę kolejną. I tutaj stoi. I te skrzynki zabuduję ścianą. Ale to już sobie zrobimy. Oczywiście, my friend, w kolejnym odcinku. A na dzisiaj to już będzie tyle, ludzie. Jeżeli wam się oczywiście odcinek spodobał, możecie zostawić łapę w górę. Jeżeli wam się nie podobał, łapę w dół. Jeżeli macie dla mnie jakieś porady, jeszcze to sobie wszystko pozbieram, żeby po wyłączeniu gry i zapisywaniu mi to nie poznikało. No i jeżeli wam się właśnie odcinek spodobał, łapa w górę, jeżeli nie, to łapa w dół. Możecie zostawić subskrypcję i jeżeli macie jakieś dla mnie porady, no to oczywiście załadujcie to w komentarzu, więc trzymajcie się i do następnego. Cześć wam!